Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Snoż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z warszawskiej średnicy 2050 na Warszawie Zachodniej. Tutaj, no nie powiem, że nie, bo dużo się zmieniło. Naprawdę tu się tyle zmieniło, że nie sądziłem, że aż tyle może się rzeczy zmienić w tym krótkim okresie. Przy okazji mówię, że zdjęcia mogą być nie najnowsze, ale spokojnie, nie powinno być źle. I bez zbędnego gadania, zacznijmy sobie od peronu 9, czyli aktualnie 8. Peron 9, nowy, będzie mieć bezpośrednie przejścia podziemne do całej reszty naszej stacji. I aktualnie to wygląda na tak zaawansowanym etapie, iż już jedna część z naszego przejścia podziemnego została zrobiona. O czym mówię? Mówię o tym, iż nasze przejście podziemne pod totem pierwszym, jeśli się nie mylę, a w ramach informacji to mogę wam po prostu powiedzieć, że przy peronie 9 tor po w stronie wschodniej został już oddany do ponownego użytku. Został całkowicie wyremontowany, odbudowany, bo pod nim znajduje się właśnie to przejście podziemne, o którym przed chwilą powiedziałem, i została już zainstalowana sieć trakcyjna. Prawdopodobnie niedługo zostanie wyłączony z użytku drugi tor, tor zachodni, i będzie on rozebrany na rzecz budowy dalszej części naszego przejścia podziemnego w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia, żeby było dojście bezpośrednio w tamte rejony. Co do naszego samych wyjść, co mogę powiedzieć, to to na pewno, iż naprawdę to całkiem nieźle tutaj wygląda. Widać już ładny beton, taki boczny, nasz tutaj w dół. On się tutaj najlepiej według mnie prezentuje. Najgorzej się prezentuje dojście do naszego peronu 9. Aktualnie do peronu 9 możemy dojść w dość odjechany sposób i niech tutaj nawigacje nawet nas skierują, żeby iść bezpośrednio po prostu Aleją Prymasa Tysiąclecia, co jest już trochę przegięciem, trochę, tak mi się wydaje. Co ważne, żeby dojść, macie tutaj mapkę, jak to jest pokręcone, żeby tu naokoło teraz trzeba wszystko przejść, gdyż i tak to będzie się niestety przez długi czas utrzymywać. Nie ma już przejścia dla pieszych przez torowisko kolejowe w tym rejonie, bo go tu nie będzie. Nie będzie go tutaj w tym rejonie w ogóle. Tu będą tylko i wyłącznie przejścia podziemne. Także te szlabany, które widzieliśmy jeszcze jakiś czas temu przy peronie 9, już one na zawsze odeszły i nie wrócą. No niestety, tak to wygląda. Coś się kończy, coś się zaczyna. Natomiast co się na pewno kończy, a nie zaczyna i jest po prostu cały czas z nami, to Melex, który nas dowozi na różne perony. Aktualnie kursuje na cały czas na swojej trasie pomiędzy pętlą autobusową, tunelową, a peronami 8, 6 i 7. Co się tymi, które są czynne, no to wiecie, to, że to są 5, 4, 3, 2, 1. I jak wygląda sytuacja co do Melexu? Mogę powiedzieć takie ciekawostki. Nasz Melex, który, jak możecie myśleć, dosyć często działa i dosyć często kursuje. Jest jeden Melex na całą inwestycję, to mogliście chyba zauważyć. Kursuje w godzinach 5.30, 18.30. To są naprawdę, bym powiedział, zaporowe godziny działania. Od 5.30, to naprawdę są wczesne godziny. I najważniejsze, to jest Melex, pojazd elektryczny. On musi się ładować. On ładuje się tylko i wyłącznie raz dziennie, także jak dla mnie to jest naprawdę niezły wynik. W sumie to on też nie pokona jakiejś nie wiadomo jakiej długiej trasy, ale na piechotę to już trochę jednak idzie. 10 minut z życia wyjęte. Jak się idzie do autobusu, na peron 8 to już w ogóle jakieś odjechane są teraz zawijasy. Także tak to wygląda i jest on ładowany przy biurze budowy naszej całej zachodniej. Także tak to wygląda, taka ciekawostka z naszego Melexu. I oczywiście on teraz cały czas kursuje, to chyba was zupełnie nie zdziwi. Idąc dalej, zobaczmy jak wygląda sytuacja przy budynku wielofunkcyjnym, czyli tym dużym, który powstał w MIG. On jest dosyć ciekawy, bym wam powiedział. Nasz budynek jest już w całości zakończona jego budowa. Został najwyższy element tego budynku też już postawiony, a mianowicie możecie zobaczyć na zdjęciach czy tam filmach, nie wiem czy będziecie to widzieć, wiechę. Wiecha to jest taki element, który jest montowany na samym końcu budowy, kiedy zostanie już zamontowany najwyższy element budynku.
I ona tutaj już została już postawiona. Swoją drogą ciekawie by wyglądała wiecha w metrze warszawskim. Tam zbyt wysokich elementów to nie ma. Ale może stawiają, nie wiem. Akurat to, tego nie wiem. Co ważne, nasz budynek jest już właściwie w całości skończony, jeżeli chodzi o wygląd wizualny, betonowy. Tutaj mi się przynajmniej wydaje, że tam już dużo się nie dzieje. Dużo się dzieje na pewno w środku. To akurat się na pewno dzieje. Wszystkie elementy i inne sprzęty są tam montowane, wykańczane i tak dalej. Czy z tym wykańczaniem to jeszcze może bez przesady, ale na pewno tam się trochę dużo dzieje odjazdowych rzeczy, a nasz latający spodek cały czas działa bez problemów obok i tam akurat duża sytuacja się nie zmienia co do latającego spodka. On jeszcze nie został przeniesiony i jego przeniesienie to będzie trwać długo. To wam od razu mówię. I to co to mówiłem w ostatnim odcinku, że latający spodek może stać się w przyszłości naszą restauracją, to jest dalekie plany. Spokojnie. Tego nie uświadczymy w przeciągu najbliższych paru lat. Natomiast idąc dalej, obok naszego budynku wielofunkcyjnego mamy nasz tunel tramwajowy i aktualnie mamy już zrobione, z tego co widzę, wykop do poziomu minus 1. Wykop trwa teraz do poziomu minus 2. Jednakże to jest zrobione metodą tutaj ścian szczelinowych, z tego co mi się wydaje, przynajmniej w większości części tej inwestycji. Jednakże przy budowie metodą ścian szczelinowych to jest najmniej widowiskowe, bo dopiero na sam koniec jest wszystko wybierane, a nie jeżdżą cały czas kopalki i cały czas nie kopią. Także tak to wygląda. No tutaj całkiem nieźle wygląda ten tunel, faktycznie coraz to lepiej. No tutaj znika, jednakże to będzie na pewno bardzo głęboki tunel i jak sama ta część już będzie powstawać i jak to będzie dalej wyglądać, to zobaczycie, nie wiem czy w kolejnym, czy jeszcze kolejnym, jeszcze kolejnym, czyli za dwa odcinki, może już ze środka, w sensie zobaczymy tam trochę bliżej z placu budowy, jak to by wyglądało. I wtedy na pewno możemy zobaczyć jakieś jeszcze ciekawostki prosto z placu budowy. Ale to już niedawno byliśmy na placu budowy i odcinek wam się bardzo spodobał, żeby nie powiedzieć, że go wielbiliście. No to jeszcze raz bardzo dziękuję. No i tak wygląda mniej więcej nasz tutaj tunel, tak jak powiedziałem, całkiem nieźle to reprezentatywnie wygląda na pewno. Idąc o krok dalej, co mogę wam powiedzieć? A no oczywiście możemy przejść do nowego dachu. Wiem, że na pewno na tą część czekacie, więc przecież przechodzimy. Tu się najwięcej zmieniło i domyślam się, że kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie cała ta część tutaj jest już zamontowana, gdyż zdjęcia mają już parę dni niestety, ale tak jak mówiłem, mnie aktualnie nie ma w Warszawie. Co jest ważne, to naprawdę spektakularnie, moim zdaniem przynajmniej, wygląda jak ten dach. Oczywiście to nie jest jeszcze bez całej zabudowy, bez wszystkich tych elementów, ale sama konstrukcja szkieletu już daje taki design futurystycznej zachodniej. Wiem, mówiąc nowa zachodnia i futurystyczna zachodnia, trochę się kuje w język, ale do tego już zaczynam się przyzwyczajać, odkąd nagrywam tą serię, że to jest możliwe, żeby zachodnia ładnie wyglądała. Ale w końcu nowe powinno wyglądać o wiele lepiej. Co ważne, aktualnie na moich zdjęciach możecie zobaczyć postęp prac przy nowym dachu na stan 10 nowych słupów i ich będzie o wiele więcej jeszcze postawionych. Dokładną ilość poznacie w kolejnym materiale. Co ważne, jest to naprawdę wielka konstrukcja. Jak widzicie, on tam się zmniejsza i zwiększa ta cała konstrukcja, żeby jak najlepiej została rozlokowana siła nacisku na nasz dach. Bo jak mamy na przykład takie zlewy jak teraz, to wiadomo, że ten dach to przyjmie na kratę i nic mu się nie stanie. Ale trzeba brać pod uwagę, że też są takie utrudnienia jak wielkie czapy śniegu. Ja wiem, że w ostatnich latach zbytnio dużych ilości śniegu nie było. Jednakże gdyby spadła taka duża, to ten dach to musi wszystko utrzymać. No i oczywiście gdyby jakiś awizynosz chodził po dachu, to też to musi utrzymać, ale akurat ja jestem tak lekki, że nawet nie zauważy, że cokolwiek się tam wydarzyło. Jeszcze się wygnie do góry, jak ja wejdę. Ale żarty żartami. Wracając do naszej zachodniej, naprawdę to nieźle wygląda, miejmy nadzieję, że tutaj postęp prac tak szybko jak idzie teraz nie będzie w ogóle zwalniać i naprawdę to wygląda, to jest największa rzecz, jaką można zobaczyć z pedonu, poza budynkiem wielofunkcyjnym i według mnie to daje od razu efekt, zwłaszcza jak się jest na dole, bo w zdjęciach z dronu to wiecie, wygląda takie trochę mniejsze, a jak się patrzy na to samemu z góry, jakie to jest wielkie, wysokie, to naprawdę to robi wrażenie. Ale mniejsza z moimi wrażeniami. Przejdźmy sobie do naszych peronów, tych nowych, które są budowane pod naszym nowym dachem. Tak jak mówiłem, dach na razie jest tutaj w jednym elemencie budowany.
jego konstrukcja będzie budowana jeszcze przez najbliższy, dosyć długi okres, zanim przejdziemy do kolejnych peronów. Natomiast co jest ważne i ważniejsze, to jak tam sytuacja przy naszych peronach, z których faktycznie będziemy w przyszłości korzystać i z nich startować, bo nie będziemy startować z dachu, rzecz jasna. To przechodząc na drugą stronę naszej kładki, możemy zobaczyć perony z trzema daszkami, tymi małymi, które będą się w przyszłości łączyć z tym wielkim dachem. Tam daszki właściwie są gotowe w bardzo dużym zaawansowaniu, szkielet ich jest całkowity. Patrząc na zdjęcia, możemy stwierdzić, że szkielet ich jest całkowicie skończony. Też warto zwrócić uwagę, że dosyć szybko idzie praca nad naszą płytą peronową i to bardzo cieszy. Perony będą mniej więcej takiej samej szerokości, jak aktualnie są wszystkie perony. Ja z tego co pamiętam, nawet jest dokładnie ta sama szerokość. Nie wiem, jak jest sytuacja przy nowym peronie 8, tutaj obok tych wszystkich, ale sądzę, że raczej to jest dosyć zbliżone do nich wszystkich. Przy okazji z tych wszystkich peronów już są gotowe te podejścia betonowe do naszej kładki, ale o kładce to za chwilę do niej dojdziemy. Idąc dalej, a propos naszych peronów, perony nie zostały w ogóle, jeszcze nie zaczęła się ich rekonstrukcja i budowa nowych pod naszym nowym dachem, no to wiadomo, na to jeszcze trochę poczekamy. Czyli na razie tylko i wyłącznie po stronie wschodniej powstają już nowe perony, a na samym środku mamy naszą płytę wielkiego przejścia, gdzie będziemy mogli biegać po nowej galerii handlowej zwącej się Warszawa Zachodnia. Nie, ale to będzie tak szerokie, że to będzie wyglądać jak jakaś galeria handlowa. Znaczy, jak zobaczymy, jak wejdziemy na dół i będzie to wyglądać jak, dosyć podobnie jak w wizualizacjach, to tak na pewno tak będzie. To, co jest ważne, tutaj prace całkiem idą nieźle. Jeszcze z tego, co widzę, nie mamy wykopu pod naszym tutaj przyszłym częścią stropu, ale na tyle idą tutaj zaawansowanie prace, że już są kładzione kolejne warstwy tutaj nad naszym stropem, gdzie w przyszłości będą jeździć pociągi, będą nasze perony i te wszystkie elementy, które będziemy widzieć normalnie z góry. Tutaj też ważna ciekawostka. Zastanawiałem się w ostatnim odcinku, chyba o tym wam też mówiłem, czy jak będą powstawać te perony, bo dokładnie nad przejściem podziemnym na każdym peronie będzie prześwit. Będziemy mogli sobie spojrzeć w dół na perony. Ciekawe, jak będzie się robić gorąco, to jeszcze będę musiał się dopytać. O to się jeszcze będę musiał dopytać. Natomiast zastanawiałem się, czy tak samo pod peronem WKD będzie prześwit, bo warto zwrócić uwagę, że peron WKD jest jedynym niskim peronem. Wszystkie normalnie perony są takiej samej wysokości i dłużej. Że jak z niego będziecie schodzić, to wiecie, to tam macie trochę do dołu, a przy WKD to schodzicie na to i nawet nie zauważycie, że zeszliście. To jest normalnie jak wysokości schodek. I tam okazało się, iż też będzie nasze prześwit, tego będziemy mogli patrzeć na perony. No i oczywiście będą tam schody ruchome, zwykłe schody i windy. To wszystko, co na wszystkich pozostałych peronach będzie się znajdować. Do przejścia podziemnego. Oczywiście te schody, windy i tak dalej. Schody ruchome, bo na kładkę będzie winda i będą zwykłe schody. Schodów ruchomych na żadną kładkę, z żadnego peronu na kładkę nie będzie. Teraz przenieśmy się trochę duży odcinek dalej, zanim będziemy mówić o kładce, która jest w okolicach, ale to byłoby zbyt blisko, więc nie będziemy tego mówić. Powiedzmy, jak wygląda sytuacja z naszym autobusem, który kończy teraz bieg na Tunelowej. On tam, z tego co się dowiedziałem, pozostanie do końca inwestycji i przebudowy. O ile aktualnie to jest pętla tymczasowa, to w przyszłości on będzie podjeżdżał tak jak to kiedyś pod halę dworcową od strony ulicy Tunelowej, gdzie będzie zupełnie nowy kompleks budynkowy. A póki co będzie kończyć swój bieg w tej samej pętli tymczasowej. Ta lokalizacja tej pętli tymczasowej nie zmieni się przez cały okres budowy. To jest jedno z moich pytań, które zadawałem do wykonawcy. I faktycznie to chyba dobrze, że nie będziemy tutaj się zmieniać, a według mnie tamta pętla ma już taki swój charyzmat i klimacik, zwłaszcza jak podjeżdża Melex. No dobrze, no i dochodzimy do kładki. Tu jest ważny element. Nie jeden w sumie. O ile co do samej konstrukcji kładki, po której będziemy chodzić nad wszystkimi torami i peronami, dużo się nie zmieniło. Cały czas tam trwają prace wykończające, uszczelniające i tak dalej, scalające naszą kładkę. To dowiedziałem się, iż po stronie naszej przy Alejach Jerozolimskich, czyli po stronie południowej kładki, jest planowany zjazd pochylnią właśnie w tamtą stronę, do tamtej hali dworcowej. Jest tam przewidziany zjazd pochylnią dla wózków, ewentualnie do wyżystów, tak jak to mówiłem też w poprzednim odcinku. Natomiast, co jest ważne, niestety to nie jest budowane w aktualnym momencie i nie wiemy, kiedy będzie budowane, ponieważ trwają prace przy pozyskiwaniu zgód nad tym rejonem. Nie będę się zagłębiać,
jakie tam są paradoksalne rzeczy co do pozyskiwania tych gruntów. Powiem tylko, że niestety trzeba się śmiać przez łzy, no bo jak nie powstanie ta kładka, to ten zjazd z tamtej strony to naprawdę będzie niestety duża szkoda. Ale po drugiej stronie wygląda z kolei o wiele lepiej, bo nasza pochylnia już powstaje. Są już słupy, także to jest dobra nowina. Te słupy wyglądają ciekawie, bo mają taki... Są tak trochę futurystycznie, bo są tylko w jedną stronę przekrzywione. Jeżeli chodzi o naszą część trzymającą już faktyczną kładkę, ta pochylnia jest tak długa, tak jak mówiłem, że rowerem spokojnie się wiedzie i wszystkim właściwie. Wózkiem inwalidzkim, nie wiem jak tam będzie z wózkiem inwalidzkim, ale domyślam się, że tak małe pochylenie to też nie będzie problem. I tędy będzie można spokojnie wjechać. Także tutaj to całkiem nieźle powstaje właśnie co do naszej pochylni. Nie mamy jeszcze żadnych konstrukcji faktycznie pochylni zamontowanych, ale to, że słupy są już postawione i pomalowane ładnie na biało, to oznacza, iż tutaj prace naprawdę idą na zaawansowanym etapie. Na razie to tylko tyle co do kładki, a nie, jeszcze jedna rzecz. Mamy już konstrukcję powoli powstającą schodów do ulicy Tunelowej z kładki. Tam też powoli powstają. Jest taki jeden słup, teraz zauważyłem go, nie widziałem wcześniej, teraz zauważyłem na zdjęciu, iż tam faktycznie też będą powstawać nasze schody już niedługo. No i na koniec pozostawiłem sobie wisienkę na torcie, czyli tunel Prymasa Tysiąclecia, o którym co jakiś czas tam mówię. Aktualnie została zmieniona tam kompletnie organizacja ruchu, ponieważ jest w remoncie nawa w kierunku Szczęśliwic, aleją Prymasa Tysiąclecia. Tam jedziemy teraz drugą nawą. No jest tam pokręcone, macie to na mapce mniej więcej jak to wygląda, natomiast co jest ważne dla mnie, bo przynajmniej ważne, jak będzie sytuacja wyglądać przy trzecim etapie remontu, czyli przy remoncie kolejnej nawy samochodowej oraz nawy dla pieszych i rowerzystów. Dowiedziałem się, iż jest wtedy planowana tymczasowa organizacja ruchu dla pieszych i rowerzystów. Nie wiemy na razie, znaczy nie wiem dokładnie jak będzie to wyglądać, muszę to znaleźć w plikach organizacji tymczasowej ruchu i jeśli mi się uda to znaleźć dosyć szybko, to w kolejnym materiale wam o tym dokładnie powiem. Ale to jest aktualne i mogę wam powiedzieć, to nowy środkowy tunel, który był właśnie remontowany przez ostatnie 2 miesiące, jeśli dobrze pamiętam, wygląda naprawdę całkiem nieźle, jest odnowiony. Z góry jest cały czas remontowany, ale od dołu to już jest całkowicie nówka sztuka nieśmigana. Która ma trochę lat, ale nówka sztuka nieśmigana wyremontowana. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale z zachodniej, gdzie pojawimy się na przełomie kolejnego miesiąca najprawdopodobniej, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Jeśli chcecie, abym się kanał jeszcze bardziej rozwijał, były częściej filmy i z różnych inwestycji, nie tylko, może nawet z Warszawy, możecie mnie wspierać poprzez YouTube'a, obok przycisku subskrybuj jest opcja wspierania. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro pojawi się mniejsza z tym, trochę mało informacji będzie, ale windy wracają i ZDM również nas nie zawiedzie z informacjami od niego. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli się zastanawiacie, co w najbliższym czasie się pojawi poza mniejsza z tym, to najprawdopodobniej to będzie tramwaj, kierunek Winnica. Podsumowanie całej budowy. Cześć!